szabla jest zrośnięta z polską historią od bardzo dawna, chociaż samo słowo wschodnie jest i nawet nie bardzo wiadomo skąd. Potencjał wiaruszów, weteranów wojennych był wykorzystywany indywidualnie do szkolenia młodzi rycerskiej na dworach magnackich czy na dworach szlacheckich. Żadna nacja, żadna kultura nie darzy tej broni taką stymą jak my Polacy. To jest po prostu w nas. My się z tym rodzimy i tacy jesteśmy.